Cześć kochane, witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Ja dzisiaj jestem niesamowicie podekscytowana, bo przechodzę do Was troszeczkę innym filmem. Będzie to Get Ready With Me, gdzie pokażę Wam kilka kosmetyków, na które moim zdaniem warto zwrócić uwagę podczas promocji w drogeriach Rossmann. Ruszyła ona pełną parą, kolejna edycja. Oczywiście szczegóły zostawię Wam na dole w opisie pod filmem. Moim zdaniem jest to świetny pomysł na to i sposób na to, aby troszeczkę zaoszczędzić, uzupełnić zapasy, wypróbować kilka nowych kosmetyków, na które miałyśmy ochotę wcześniej. Pamiętajcie, że zbliżają się święta. Ja sama kupiłam też kilka rzeczy w promocji moim koleżankom, bo są urodziny, zbliżają się ich urodziny i dzisiaj wybieram się na wieczór na koktajle w centrum Londynu i pomyślałam sobie, że szukując się, nagram Wam film z tego jak aplikuję dzisiaj mój makijaż. I mam nadzieję, że Wam się będzie podobało. Do zobaczenia za chwilę. Zaczynamy! Moją twarz przygotowałam wcześniej, nakładając na nią krem nawilżający, a także krem tonujący z filtrem, który w tym momencie pełni rolę takiego bazo podkładowego w moim przypadku. Jeżeli chodzi o podkłady, które mogę Wam polecić, to zdecydowanie Rimmel 25 godzin, ten o przedłużonej trwałości. Moim zdaniem jest to podkład, który lepiej się sprawdzał na mojej skórze, lepiej wyglądał niż nie jeden wysokopółkowy. Drugi, na który też warto zwrócić uwagę, to moim zdaniem Healthy Mix Bourjois, bo wiem, że wiele z Was po prostu go kocha i jeżeli na przykład ewentualnie Wam się kończy, to może to jest dobra okazja, aby zakupić go ponownie. Przepraszam, moje krzesło się chyba łamie pod moim ciężarem. Ale dzisiaj chcę Wam pokazać coś, co użyję na ten krem tonujący i jest to korektor właśnie z tej serii o przedłużonej trwałości Lasting Finish 25 godzin i to jest ta wersja oddychająca, breathable. Ja mam go w kolorze Starlight i on jest zakończony taką gąbeczką tutaj. Nie wiem, czemu moja kamera dzisiaj odmawia posłuszeństwa. I nałożę go w okolice pod okiem, czyli ta, która wymaga troszeczkę większej uwagi. U mały włos, zapomniałabym Wam powiedzieć kilka słów o tym korektorze, dlaczego warto go kupić. Po pierwsze, wygląda na skórze bardzo naturalnie, bardzo długo na niej zostaje, nie wchodzi w załamanie, dlatego uwielbiam go stosować w okolice pod oczami. Dodatkowo można budować krycie, ono jest średnie, ale jeżeli my nałożymy drugą cień szowalstwa, to wtedy można uzyskać jeszcze większe krycie i naprawdę zostaje na naszej twarzy przez cały dzień. Dzisiaj utrwalę go produktem, do którego mam ogromny sentyment i jest to puder w kompakcie 2 w 1 marki Max Factor Facefinity Compact Foundation. Ja mam go w kolorze 02 Ivory i jest to produkt, który podkradałam mojej mamie 20 lat temu, mniej więcej. Jest to pierwszy w ogóle podkład, który kiedykolwiek użyłam na mojej skórze. I pamiętam, że wtedy moja mama, to Wam pokażę, jest lusterko, gąbeczka, której nie używam. Tak wygląda sam produkt. Jest kilka odcieni, także każdy może sobie wybrać coś dla siebie. I pamiętam, jak gdzieś, kiedy moja mama poszła pierwszy raz, znaczy może to nie był pierwszy raz, ale pamiętam, kiedy ja pamiętam, byliśmy w drogerii i właśnie pani z Max Factor dobrała mamie, pamiętam, róż tuż do rzęs, który też był pierwszym, który używałam i właśnie ten puder. I kiedy nałożyłam go na twarz, pamiętam te wrażenie właśnie nieskazitelności i czytałam przed nagraniem tego filmu recenzję na temat tego produktu na Wizażu i tam właśnie pisały kobiety, które używają go od kilkudziesięciu lat, zawsze do niego wracają. I co możecie uzyskać, nakładając właśnie taki produkt na Waszą twarz? To mat. Testowałam go też w pracy. Mówiłam Wam o tym kiedyś, że moja praca jest bardzo dobrym testerem, bo przebywam troszeczkę w środku, na zewnątrz, w różnych warunkach pogodowych i trzyma się na skórze naprawdę bardzo dobrze. Daje efekt matu, który po jakimś czasie delikatnie stapia się ze skórą i sprawia, że wygląda bardzo naturalnie. Moim zdaniem to dobry produkt dla osób, które mają problemy z przetłuszczającą się skórą, bo bardzo dobrze też na nie wygląda. I nie daje efektu dewy, to nie jest ten rodzaj podkładu, ale jeżeli zależy Wam na czymś, co będzie na Wasze buzi przez długi czas, to naprawdę warto sobie zwrócić uwagę właśnie na ten kosmetyk, tym bardziej teraz w promocji, kiedy jest w bardziej przystępnej cenie. Wiecie doskonale, że ja jestem miłośniczką bronzerów i produktów i tuszy do rzęs, to są moje dwa takie koniki i też z polecenia kumpeli. Zaopatrzyłam się ostatnio, już wychodziłam z drogerii, a zobaczyłam przy wyjściu Rimmel Instastick. Ja wybrałam go w odcieniu medium i z jednej strony mamy produkt do konturowania,
przepraszam, z tej strony, też się pomyliło, używany już tutaj widzicie przeze mnie kilka razy, a z drugiej strony mam rozświetlacz. I za co lubię ten produkt, to to, że możemy go włożyć właśnie do torebki i mniej się zajmuje, nie, na pewno się nam nie rozkurzy tak jak produkt w pudrze. I dodatkowo, ja cieszę się bardzo, że wybrałam odcień medium numer 2, gdyż moim zdaniem bardzo ładnie też sprawdza się do w roli bronzera w moim przypadku. I nakładamy go w te miejsca, które chcemy troszeczkę podkreślić, tak? I tutaj na nos, mój nos, wiecie, potrzebuję definitywnie tego. Do jego rozprowadzenia użyję takiego pędzla płaskiego, który mi się super go rozprowadza. Stosowałam go zarówno na produkty płynne, jak i takie właśnie o formule pudrowej i bardzo dobrze się sprawdza. Co jest jeszcze super w nim, że jeżeli nie macie pędzli, to możecie spokojnie go nałożyć palcami i też go rozprowadzić i też będzie super wyglądał. Też to przetestowałam ostatnio na Instagramie, na zdjęciach pytałyście mnie skąd jestem taka opalona. To właśnie dzięki temu Instastick, czyli zgadza się Insta, jestem Insta ready, tak? Odrobinę rozświetlacza, który pokażę wam tutaj na ręku smocza. Mieni się piękną taflą. Zobaczcie. Super odcień moim zdaniem. I właśnie jeżeli chodzi o rozświetlacz, to ja wolę go rozprowadzić palcami. Możecie go też nałożyć tutaj pod łukiem brwiowym, ale jeszcze nie zrobiłam oka, dlatego tego nie zrobię w tym momencie. Możecie go nałożyć tutaj. Dla uwydatnienia tego miejsca tutaj. A także w kącikach oczu, ale do tego też użyję innego produktu. Róż, którego dzisiaj użyję, mówiłam wam o nim wielokrotnie, ale nigdy go wam w sumie nie pokazałam. I jest to róż marki Max Factor z tej serii wypiekanej. To jest Cream Puff Blush w kolorze 10 Nude Mauve. I jest to przepiękny, przepiękny kolor, taki właśnie jesienny moim zdaniem, nadający się idealnie do takiego looku, no make-up look. Niby nic, ale delikatnie tutaj podkreśla ten polik. Moim zdaniem jest przepiękny. I mówiłam wam o tym różu przy okazji kiedyś, że to jest idealne zastępstwo wysokopółkowego, naprawdę wysokopółkowego różu marki Hourglass, tylko za frakcję ceny tamtego. Taki delikatny, subtelny nudziak, idealnie pasujący moim zdaniem do dzisiejszego looku. Przyszła kolej na brwi. I ja miłuję się w kredkach do brwi, które mają cień tylko końcówkę i które mają z drugiej strony grzebek. Testuję wiele, wiecie o tym. I ta z Max Factora, nie widziałam o jej istnieniu wcześniej, nie wiem jak to się stało, ale to jest idealne, po prostu idealne połączenie. Mój kolor idealnie mi pasuje, też się świetnie sprawdza, cały dzień zostaje na brwiach i jestem bardzo zadowolona z tego odkrycia. Ja mam ją w kolorze, nie wiem czy wam powiedziałam, numer 10 Blond. Super! Jeżeli szukacie dobrej kredki do brwi, która ładnie podkreśli w naturalny sposób, jesteście taki, macie taki kolor włosów jak ja, chociaż nawet jeżeli macie inny kolor włosów, to tam do wyboru jest kilka odcieni, to zdecydowanie musicie się zaopatrzyć właśnie w tę kredkę. To jest Brow Shaper Ultra Fine. Nie użyję dzisiaj cieni, gdyż tak szczerze, nie mam czasu na to, żeby zrobić makijaż oka, ale chcę wam pokazać jeden cień, który dostałam kiedyś od marki Bourjois w takim pudełku promocyjnym, właśnie też przy okazji tych promocji w drogeriach Rossmann, i jest to Generals numer 02. I jest to cień pojedynczy, który jest bardzo uniwersalny, bo może nam służyć jako ten do rozświetlania tutaj tej okolicy pod łukiem brwiowym, a także spokojnie możecie go używać jako, jak ja go używam, jako rozświetlacz właśnie, albo na przykład jeżeli chcecie rozświecić tutaj delikatnie w środku oka, to też wam serdecznie polecam. Nie da się też zauważyć, że moje oczy dzisiaj nie są najbardziej wypoczęte i mój trik myk, szczególnie na wyjścia, to korzystanie z kredki w naturalnym, cielistym kolorze, tutaj na linię wodną. I ja dzisiaj użyję In The Nude wodoodporne kredki Exaggerate marki Rimmel.
przeglądając jeszcze moją szufladę z kosmetykami, które chcę Wam pokazać, znalazłam dwa eyelinery, których dzisiaj nie użyję, ale chcę Wam o nich powiedzieć, bo moim zdaniem też warto zwrócić uwagę. Pierwszy z nich to Rimmel Eyeliner w żelu, który do złudzenia przypomina eyeliner Bobbi Brown, oczywiście za frakcję ceny. Drugi bardzo dobry eyeliner w pisaku, który mam już też długo, a nadal jest w świetnej kondycji, nadal jest bardzo czarny, nadal jest płynny, precyzyjne kreski robię, które się nie kruszą, jest bardzo długotrwały, to ten właśnie z marki Bourjois 16 godzin. Także jeżeli jesteście w poszukiwaniu dobrego eyelinera, to na pewno zwróćcie uwagę na te dwa. Teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o maskary. Chcę Wam pokazać dwie i przy okazji jeszcze maskar chcę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Ja też właśnie korzystałam z promocji, robię prezenty moim koleżankom, zbliżają się święta, moja kumpela niedługo ma urodziny i zapytałam ją, na co ma ochotę. Ja lubię przygotowywać prezenty kosmetyczne, jako że się tym interesuje i ona powiedziała, że akurat potrzebuje pudru i nowego tuszu do rzęs. I mojej koleżance kupiłam ten Wonderfully Real Rimmel, nowość, tak wygląda opakowanie. I wybaczcie, że tutaj Wam go nie otworzę, ale otworzę, ale będąc z drogerii zrobiłam Wam też zdjęcie całego zestawienia masker marki Rimmel. Będziecie mogły zobaczyć, jak wygląda szczoteczka tej, a także innych masker i do jakich rzęs najbardziej będzie odpowiednia, a także na jakim efekcie Wam najbardziej zależy, abyście mogły sobie wybrać ta, która najbardziej Wam pasuje. Ja zdecydowałam się na to, bo widziałam właśnie w internecie, w sieci zdjęcia przed i po i byłam pod ogromnym wrażeniem tego, jak zmienia wygląd rzęs i dodatkowo ma piękne różowe opakowanie, dlatego kupiłam jej tę. I dodatkowo jeszcze zapytałam kumpeli, czego jeszcze potrzebuje i powiedziałam mi o pudrze. Po raz kolejny przyglądałam wizaż i pomyślałam sobie, że może klasyk. Max Factor Cream Puff. Ja wybrałam jej kolor Translucent 05, który moim zdaniem będzie idealnie sprawdzał się bez różnicy na porę roku, bez różnicy na to, z jakim podkładem będzie go używać. I jest to też kultowy produkt marki Max Factor, tak jak mówię, przeczytajcie, macie ochotę, opinie na wizażu, bo jest to kosmetyk, który się raz spróbuje i podobno przy nim się zostaje. Ja dzisiaj użyję maskary, którą odkryłam na nowo i o której w sumie powinnam Wam powiedzieć też przy okazji ostatnich ulubieńców, ale wtedy mówiłam Wam o jednej maskarze wodoodpornej, która jest bardzo dobra, ale niestety przez to, że bardzo ciężko się ją zmywało, szukałam dobrej alternatywy i u mojej mamy w szufladzie właśnie znalazłam tę. I zapomniałam, jak dobrze mi się sprawdza, jak pięknie rozdziela rzęsy, jak pięknie podkreśla je. To jest szczoteczka silikonowa, tak wygląda. I zaraz się sami przekonacie, jak zmieni się moje oko po użyciu właśnie tego produktu. Dodatkowo nie kruszy się, nie odbija się też na górnej powiece, co w moim przypadku jest ogromną zaletą. Zobaczcie, jaka różnica, od razu lepiej. Ja sama się nigdy nie mogę nadziwić, jak pomalowane rzęsy potrafią zmienić wygląd całego oka, całej twarzy. I jeżeli chodzi o tę maskarę, to mamy kilka odcieni, kilka kolorów czarnej. Ja mam to Radiant Black. Tutaj też jest lusterko powiększające, ale wiecie, ja nigdy nie odklewam nawet tutaj tej nalepki z tego względu, tej osłonki, bo nie lubię później odcisków palców, dlatego zostawiam tak jak jest i w sumie nigdy nie korzystam z tego lusterka, dlatego tak robię. Przyszła kolej na pomadki. I jeżeli na każdym filmie, na 90% moich filmów zawsze pytacie mnie, co mam na ustach. I jest to pomatowa pomadka marki Bourjois serii Rouge Edition Velvet w kolorze 07 Nudist. Jeden z moich ulubionych odcieni pomadki, który, tak jak powiedziałam, korzystam z niego bardzo, bardzo często. Będąc w drogerii ostatnio, zachciało mi się spróbowania czegoś nowego, innego odcienia. I ten kolor tutaj, który widzicie, coś bardziej jesiennego, coś bardziej na zimę. I jest to odcień, który się nazywa Grand Cru. I jeżeli wejdziecie na mojego Instagrama, to tam zobaczycie mnie w tej pomadce po raz kolejny. Dostałam na jej temat wiele, wiele pytań, co mam na ustach. To jest właśnie ten kolor. Będąc w drogerii, zobaczyłam też Rouge Velvet The Lipstick, czyli matowa pomadka w wersji pomadkowej, takiej tradycyjnej, klasycznej. I ponieważ ten kolor jest moim ulubionym, pomyślałam, że spróbuję tę, z tego względu, że chciałam też Wam porównać te dwa produkty marki Bourjois. I teraz tak, ta tutaj to jest numer 03 High Pink Chic. I co mi się w niej podoba, to kształt, bo idealnie dopasowuje się też do ust. I tutaj Wam zaraz też zrobi swatch i chcę Wam pokazać, że te oba produkty mają identyczny kolor. Ale chciałam właśnie spróbować
dla porównania inną strukturę, inną konsystencję i muszę Wam powiedzieć, że nie jestem w stanie zauważyć zbyt wielu różnic. Ona po kilku minutach na ustach też zastyga, też jest bardzo trwała. Co mi się podoba szczególnie w tym kolorze, to fakt, że jeżeli nawet coś zjecie i oczywiście po większym posiłku ta pomadka w jakiś tam delikatny sposób zejdzie z Waszych ust, to nadal będzie wyglądała bardzo naturalnie. Ku mojemu zdziwieniu ta, też właśnie po ostatnim weekendowym teście, bardzo dobrze się sprawdza. Ja pytałam mojego męża kilka razy, Gaw, czy dobrze wygląda pomadka, czy się zjadła? I on powiedział, że wygląda bardzo dobrze. Taki efekt daje ugryzionych ust. I teraz słuchajcie, pytanie za 100 punktów. Które powinnam dzisiaj zrobić usta? Do tej sukienki, która jest dość... Właśnie mi upadło coś. Do tej sukienki, która jest dość wzorzysta, zastanawiam się, który kolor wziąć. Dajcie mi sekundę na przemyślenie. Ponieważ cały makijaż jest dość w kolorze nude, zaryzykujemy i pokażę Wam właśnie tę w kolorze Grand Cru. Tak pomadka prezentuje się na moich ustach. Oczywiście nie samymi kosmetykami, makijażowymi człowiek żyje. I na sam koniec chcę Wam pokazać jeszcze kilka rzeczy typowo paznokciowych, na które moim zdaniem też warto zwrócić uwagę, o których już też Wam wcześniej mówiłam. Zacznę może od żelu do usuwania skórek Sally Hansen. Kolejna moja buteleczka, jedną zostawiłam też mojej mamie. Świetny produkt, naprawdę Wam serdecznie polecam. Musicie koniecznie się zaopatrzyć, jeżeli jeszcze nie macie. Następnie lakier do paznokci, który w tym momencie też mam na paznokciach. I jest to lakier marki Sally Hansen Complete Salon Manicure. I to jest moja ulubiona seria lakierów Sally Hansen, które szybko wysychają, które są długotrwałe, które nie odpryskują jakoś specjalnie, które się błyszczą i generalnie bardzo lubię je. I ja mam go w kolorze akurat dzisiaj Are You Ready 565, też moim zdaniem bardzo pasuje do mojej sukienki dzisiejszego stroju. Dlatego się na niego zdecydowałam. Kolejna rzecz, która ułatwia mi taki codzienny makijaż, makijaż moich paznokci, manicure, to kropelki wysuszające, lakier do paznokci, ponownie Sally Hansen, moim zdaniem co dobrze, dobre moje kosmetyki do pielęgnacji dłoni, nie tylko. I rajstopy w sprayu też bardzo lubię, tak na marginesie. I jest to Complete Salon Manicure Dry and Go Drops. Przyspieszają wysychanie lakieru na paznokciach. Sprawdzone, potwierdzone. I to słuchajcie, wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że pokazałam Wam coś, kilka nowości. Może akurat coś Wam wpadnie w oko i będziecie mieli ochotę zakupić go w tej promocji nadchodzącej. Ja dosłownie zadzieram kiecę i lecę, już powinnam wychodzić za 5 minut, a zabieram ze sobą kompakt, a także pomadkę w płynie Bourjois, gdyż impreza, którą się wybieram, to między innymi koktajle i wiecie, ewentualne poprawki, te dwa produkty będą ze mną w torebce. Mam nadzieję, że Wam się spodobał film i że znaleźliście coś dla siebie. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się cieplutko, pa pa!